Jest olśniewająca Ewa Brodnicka, oczywiście. Ja być dla Ciebie miła. Czy nie miła? Jak to jest? Czemu masz być nie miła? No nie wiem, bo to wiesz, że różnie się mówi, że za kamerami człowiek jest inny. Nie, zawsze mamy bardzo dobre. Twoje? No, zawsze tak. Pozytywne. Ale że jestem inna przed kamerami, czy taka sama? Nie, jesteś taka sama szalona. Kurde. Nie chcę tego już ubierać w słowa, ale Ewa, naprawdę szaleństwo trwa. Natomiast wiem, że trenujesz, bo o to Cię chciałem zapytać. I widzę, że solidnie nie olewasz treningów, cały czas jesteś na treningu. I cały czas ciężko pracujesz. Nad czym w tej chwili pracujemy? No wiesz, jak zawsze szlifowanie stójki, bo to trzeba po prostu podtrzymywać moje dobre atuty, no i oczywiście parter. Także ten tydzień był bardzo ciężki, ja w ogóle jestem tutaj przypadkiem, ale bardzo się cieszę, że Was wszystkich spotkałam, że będę widziała fajne, emocjonujące walki. Jeżeli dotrę w ogóle z tego media roomu. No i trenuję. Wiesz, na kolejny tydzień będzie luźniejszy, a potem znowu mocniejszy. Także nie chcę Ci zanudzać treningiem, ale jest mocno. Właśnie, bo widziałem, że nie wiem, zmieniają się u Ciebie trenerzy, czy masz raczej już taki stały skład? Jak w ogóle do tego podchodzisz? Eksperymentujesz, jeśli chodzi o powiedzmy skład, sztab trenerski? Wiesz co, jeżeli coś się wypala, coś nie wychodzi, to trzeba to jak najbardziej zmieniać i mam teraz dwóch trenerów od boksu. No, widać ich na moich social mediach, mam trenera od MMA, też w sumie tam współpracują dwóch trenerów od MMA, Kamil z Tomkiem i trenera od przygotowania fizycznego, więc wiesz, fajny mam teraz sztab, czuję się tak, wiesz, zaopiekowana. Widzę, więcej wrzucasz stójkowych treningów. Przekrojowo gdzieś tam mniej widać tej pracy nad parterem, z czego to wynika? Ja wiem, z czego to wynika, może z tego, że... Szykujesz się do walki bokserskiej. Tak, opas mistrzowski. Wiesz co, bo już gdzieś są też te walki, może nie chcę za dużo pokazywać, ja tam w tym parterze się nauczyłam. Nie wiem, jakoś wtedy się może bardziej też, tak tylko fokusuję już na ten parterze, wiesz, tam się kulamy, a tutaj postawisz ten statyw i tam parę rundek można nagrać, ale ostatnio miałam taki pierdziel, że ledwo naprawdę mówiłam po treningu. Ale fizycznie, czy z czego to wynikało? Sparring, czy raczej? To trener od boksu po prostu takie tarcze mi daje, że nie ma tam chwili nawet przerwy, ale naprawdę cieszę się, bo to wiesz, na pewno później zaprocentuję. Ale ty tęsknisz za generalnie za imprezę. Nie byłem, nie. Który? Dobre pytanie, które? Dobre pytanie, ale to jest temat, myślę, że facetów nie bardzo interesuje w ogóle. Tak. I tak dalej. Za czym tęsknię, sorry, bo Ci przerywam. Nie, spokojnie, ja bardzo lubię, jak Ty przerywasz. Słuchaj, jestem taka zaspana, a tak mnie obudziliście, że te wywiady wszystkie wyjdą, jak ja bym była naprawdę nie na jakimś haju, tak? Nie, jest wszystko pod kontrolą, dobrze kontrolujesz. Kiedy możemy w ogóle zobaczyć? Nie, bo tak, widzę Cię na imprezach, jesteś cały czas, tak? Jesteś, przyjeżdżasz na Grondę, przyjeżdżasz na Tymeksy i widać, że brakuje Ci tego. Ja już naprawdę nie chcę tutaj gdzieś dobudowywać ideologii, ale widać, że Ty wyszłabyś i praktycznie chyba bez przygotowania. Nie, bez przygotowania to nigdy bym nie wyszła, bo miłe mi życie i w ogóle twarz i tak dalej, trzeba się zawsze przygotowywać profesjonalnie, ale na pewno już bym nie wyszła z kontuzją, to tak. I no lubię te wydarzenia. Nawet jak już skończę walczyć, to będę przyjeżdżać na wydarzenia sportowe. Mówi się, że mówiło się wcześniej o rewanżu z Lil Masti, to gdzieś odeszło, teraz życzymy jej oczywiście spełnienia w macierzyństwie. Spełnienia i tak dalej, być może w przyszłości jeszcze powrotu, to kto ewentualnie mógłby być taką rywalką, bo nie ma za dużo rywalek. Tak, jakby wróciła, to jak najbardziej oczywiście jestem chętna na rewanż. A kibice na te wasze potyczki słowne. No tak, na pewno. Ale teraz doszedł Biel. Dałyśmy tam, wiesz, dałyśmy czadu. Ale teraz doszedł element dziecka, więc myślę, że troszeczkę inaczej by to wyglądało, bo też chyba stonowałybyście się bardziej. A wiesz co, to ta walka byłaby już sama w sobie interesująca. Również sportowo. Tam na pewno jakieś dymy byłyby, ale byłoby pewnie bardziej merytorycznie i każdy chce zobaczyć ten rewanż, więc myślę, że tutaj już nie trzeba byłoby tam jakoś, wiesz, tego podgrzewać. A poza tym potrafimy, wiesz, się wymieniać tam słownie, więc na pewno byłoby ciekawie. A z Martą Linkiewicz byłoby napięcie? No właśnie, dużo osób mi dzisiaj o to pyta. Na pewno byłoby. Wiesz, ona trenuje, jest teraz na dużo lepszym poziomie sportowym niż kiedyś, więc na pewno dymy byłyby i walka też byłaby interesująca, ale nic Ci nie mogę więcej powiedzieć, nie powiem Ci gdzie, z kim, o której godzinie.
I na jakiej gali. No chociaż rozumiem, że cały czas wiążecie kontrakt z Heiligiem, tak? Tak. A jeśli chodzi o bokserskie możliwości, w tej chwili Mariusz Grabowski zawsze jest otwarty na to, żebyś zawalczyła. Mariusz Grabowski oczywiście, mamy tam jakiś plan, ale wiesz, nie chcę teraz nic mówić, no może jeszcze jakaś jedna walka w boksie, ale się powtarzam, cały czas mówię o tej jednej walce i nie lubię już siebie słuchać, jak się... A tęsknisz za boksem, czy bardziej za tą całą freakfightową otoczką, tym wszystkim, co się dzieje, bo zainteresowanie jest nieporównywalne chyba. No właśnie, wiesz, ja uważam, że bokser umiera na stojąco i oczywiście kocham tą dyscyplinę sportu, ale no tutaj jest jakby większe show i to, co mi się podoba. Czasami, wiesz, to moje ceremonie ważenia nie były do końca rozumiane w środowisku bokserskim. Pani Bridges, którą ci zawsze przypominam, robi to jeszcze, bym powiedział, ostro i odważnie i w zasadzie chyba pozamykała buzię wszystkim, bo jak powiedziała, nie chcesz, to nie patrz. No ja tak samo mówię, wiesz, jakby zawsze robię to, co uważam za słuszne i to, że ktoś... A i tak wszyscy patrzą. Tak, i tak wszyscy patrzą, a ktoś, że ktoś to hejtuje w ogóle. Powiem ci, że ja w ogóle nie czytam komentarzy. W ogóle. I jestem tak... Żarty. Przysięgam, jestem taką szczęśliwą osobą. Efcia, jesteś olśniewająca i w ogóle to ja ci... Fajne rzeczy, to też miło, ale wiesz, jak to jest, mogą cię ludzie kochać, a zresztą nienawidzieć, jest też dużo tego hejtu. I jak spotykam ludzi w realnym życiu, to wszyscy są tacy mili, sympatyczni, a jednak w tych social mediach gdzieś tam, wiesz, wylewa się ten hejt. Na moim profilu nie, bo wiadomo, że to jest moje mieszkanie, mój dom i jak ktoś mnie tam wkurza, to go po prostu banuje. Aczkolwiek nie robię tego jakoś tam często, bo też nie czytam często, wiesz, tych komentarzy. No, czasami się zdarza, ale właśnie się ludzie dziwią. Czy to byś cały czas sobie komentarze interesowało? By cię to po kilku takich ładnych latach w mediach? Ja cały czas muszę obserwować z racji zawodowej. Musisz, z racji zawodu, ale gdyby to tak, nie wiem, ciebie stricte zaczęło mówić i znudziłoby ci się to, żebyś nie przyglądał się w ogóle tam. Wiesz, to można dostać jakieś, wiesz, no, schizofrenii. W życiu realnym każdy, wiesz, fota, tu, Ewa, super, ten, a wiesz, a wchodzisz w internet i tam jakiś hejt. Nie ma ich. Na ulicach ich nie widzę. No właśnie, to chodzi, że to ja sobie oszczędzam, ja lubię, wiesz, komfortowe życie w luksusie emocjonalnym i tak dalej, więc po co mam się stresować? To co, jeśli mielibyśmy obstawić teraz w zakładach bukmacherskich, Ewa Brodnicka wystąpi w walce bokserskiej najpierw, czy wystąpi w walce MMA, to co byś, co można by było typować? MMA. Efriko. Czyli friki. Tak. Efcia. To bardzo czekam w takim razie. Ja również dziękuję bardzo za wywiad i jesteśmy... Dziękuję. Mam nadzieję, że wpadnę na to. Poprawiam na każdym wywiadzie, ja was przepraszam. To dobrze. Nie wiem, o co tu w ogóle chodzi z tym, bo coś mi one przeszkadzało. Nie, to jest taki odruch, że chcesz być... Chcesz się czy jak? Bardziej... Chcesz się podobać. Nie, one mnie po prostu denerwują. Wsówki zapomniałam i mnie drażnią. Dziękuję bardzo. Nie szukać wsówki. Dzięki.